Siemaneczko, siemaneczko, witam was serdecznie na kanale. Pokażę wam w tym odcinku, co trzeba zrobić, jeżeli nie działają ci światła wsteczne w samochodzie. Jest to Seat Toledo 2, rocznik 2000, silnik 1.4. Więc tak, na początek przekręcamy sobie kluczyk, ale zaświecą się kontrolki. Mamy kontrolki, wbijamy bieg wsteczny. Odpalamy światełka i idziemy zobaczyć, czy świecą się lampy światła wstecznego. No jak widać, nic się nie dzieje. No dobra. Otwieramy sobie klapę bagażnika. Tutaj mamy takie żaróweczki. I to jest żarówka P21. Może będzie widać jak z bliska tam. O. Jak zdejmiemy sobie tą klapkę. Tutaj mamy dostęp do żarówki. No i sprawdzamy żaróweczki, jak to wygląda. Wyglądają legitnie, więc myślę, że to nie jest wina żarówek. Idziemy sobie dalej. Więc jak już sprawdziliśmy żarówki i okazuje się, że są one ok, idziemy dalej w las. W tym przypadku sprawdzamy sobie tutaj bezpieczniki. No i na panelu bocznym, tak się na niego patrzy. Zobaczcie sobie. Sprawdzamy bezpieczniki, czy nie są przepalone po prostu. I proponuję sprawdzić wszystkie bezpieczniki, które są powiązane ze światłami. Jeżeli bezpieczniki są ok, żaden nie jest przepalony, no to prawdopodobnie czujnik skrzyni biegów. W moim przypadku akurat wszystkie bezpieczniki są dobre. Wpinamy sobie z powrotem, otwieramy klapę przednią i idziemy do przodu i szukamy czujnika skrzyni biegów. Jest tutaj ukryty. Może przedostanę się jakoś do niego. Ops. Jest tutaj czujnik. Nie wiem, czy go zobaczycie w ogóle. Tutaj się znajduje. O, przybliżę wam trochę. Widzicie? Tutaj jest czujnik skrzyni biegów. O, tutaj go dotykam palcem. Tu jest ten czujnik cały. I teraz kwestia jest taka, żeby go wypiąć. No i zobaczcie. Tutaj są takie styki i one często mogą być zaśniedziałe albo rozwarte mocno. I zanim wymienicie czujnik, w ogóle zanim go wykręcicie, to warto je wyczyścić w środku i trochę ewentualnie nagiąć do wewnątrz. I zobaczcie, ja tak właśnie zrobiłem, miałem wymienić czujnik, ale stwierdziłem, że jeszcze pokombinuję trochę. Wepnę go z powrotem. Dobra. I tak jak wcześniej robiłem, siadamy. Odpalamy sobie wsteczny. Wkładamy kluczyk. Aż zaświecą się kontrolki. Zapalamy światełka.
No i idziemy. I proszę bardzo. Voilà. Światło wsteczne elegancko się świeci. Jedno i drugie. Także robota wykonana. Zanim wymieni się czujnik, warto sprawdzić styki. I czasami nawet czujnika nie trzeba wymieniać. Także taka mała uwaga. No i mam nadzieję, że filmik był pomocny. Jeżeli ta wiedza była dla Was przydatna, możecie zostawić suba. Będzie mi miło. No i dzięki wielkie. Trzymajcie się. Cześć.